Cześć! Dziś kolejna lista aquaparków do odwiedzenia podczas wakacji i nie tylko. Tym razem jedziemy w rejon Zakopanego. Specjalnie dla Was przygotowaliśmy 6 propozycji. Prowadząc architekturę, zostańcie z nami. Zanim zaczniemy, pamiętajcie o subskrypcjach. Jeżeli podoba Wam się ten kanał, to oczywiście dajcie lajka, piszcie komentarze, bo to nam bardzo pomaga i rozwija nasz kanał. I nie zapomnijcie o dzwoneczku. Tak się składa, że zawodowo zajmujemy się projektowaniem aquaparków. Zaprojektowaliśmy ich bardzo dużo. Więc pytanie, Pawle, bo często nasi klienci pytają, skoro tyle już tych obiektów zaprojektowaliście, to jaki jest najlepszy obiekt, Twoim zdaniem? No moim zdaniem aquapark w Tychach, ale ja mogę być tutaj troszeczkę, że tak powiem, skrzywiony, bo 3 lata na budowie spędziliśmy tutaj przy tym obiekcie. No ale dobra, żeby nie być takim stronniczym, my też w naszej pracy zawodowej, żeby cały czas być na bieżąco, staramy się jednak jeździć i zwiedzać te obiekty. Dlaczego to robimy, jak to robimy, oczywiście już było kilka filmików na naszym kanale, tutaj linki pod spodem. Więc tym razem pojechaliśmy z całym zespołem na taki wyjazd integracyjno-szkoleniowy w rejon Zakopanego, gdzie naprawdę dzieje się dużo, jeżeli chodzi o aquaparki, bo jest ich tam kilka, 6, 7, 8, naprawdę można tego naliczyć dużo. Jest tam dużo źródeł geotermalnych, więc no, lokalni przedsiębiorcy i hotelarze i ludzie związani z tą branżą korzystają z tego na potęgę, a że turystów też jest dużo, no to jest w czym wybierać. Więc dzisiaj dla Was przygotowaliśmy 6 obiektów, które właśnie my zwiedziliśmy z naszym zespołem. W takim razie czas na listę. Kolejność akurat taka, jaką myśmy sobie tutaj przyjęli naszego zwiedzania, ponieważ wybraliśmy sobie akurat takie domki letniskowe, gdzie po prostu całym zespołem żeśmy byli zabukowani. Było to w rejonie Zakopanego, tak żeby mniej więcej do godzinki czasu móc obskoczyć zarówno to, co się dzieje po stronie polskiej, jak i słowackiej. Więc zaczynamy. Na pierwszy ogień poszły Termy Bukowina. Wybudowane w 2008 roku, czyli obiekt ma już trochę czasu za sobą i to trochę widać. Mimo to jest to ciekawy obiekt, bo znajduje się tam hotel, który jest bezpośrednio połączony z tym obiektem. Obiekt w miarę się rozbudowuje, tak jak na to pozwalają środki. No i jest dosyć duży, bo 1885 m2 lustra wody, a woda jest czerpana z pokładów z odwiertu wykopanego na głębokości 2,6 km. Woda jest naprawdę gorąca i naprawdę jest to dobre miejsce do spędzenia jakiegoś rodzaju wodoterapii. Kuracjusze chętnie tam przyjeżdżają. Jest tam strefa saun, chociaż troszeczkę za mała w naszym subiektywnym tutaj opinii. I na pewno taka sauna jak w Tychach, którą właśnie zrealizowaliśmy, by im się tam super przydała. Widać, że potencjał jest, także trzymamy kciuki za ten obiekt i liczymy, że będzie dalej tak dobrze zarządzany i rozbudowywany. Drugi na naszej trasie był Gorący Potok. Takie zaskoczenie troszeczkę, ponieważ co prawda obiekt funkcjonuje już od 2016 roku, ale trafiliśmy do niego pierwszy raz. No i bardzo ciekawie, ponieważ to też w ogóle historia sama w sobie, bo pojechaliśmy w czwartek, kiedy temperatura na dworze miała mniej więcej około 5 stopni, a jak kończyliśmy nasz wyjazd w sobotę było już 20, więc niesamowity przeskok. Ale właśnie świetnie, że trafiliśmy w taki moment do tego Gorącego Potoku, ponieważ właśnie Gorący Potok ma również korzysta z geotermii. Jest tam, żebym tutaj nie pomylił, znowu odwiert z głębokości 2,5 km. No i tam wody mają od 34 do 40 chyba nawet 2 stopni. Tak, 42 stopnie. 42 stopnie. Co skradło nasze serca. Tak, to jest po prostu rewelacyjne miejsce do takiego właśnie przebywania, gdzie jest temperatura na zewnątrz. Ja miałem obawy bardzo duże na przykład, czy się nie przeziębię, bo czasem na basenach zewnętrznych zdarzają się takie problemy, że gdzieś tam zatoki czy jakieś inne rzeczy mogą być problematyczne, ale tutaj bardzo fajnie zostało to pomyślane, że na przykład jeden z głównych basenów, który miał właśnie te 42 stopnie, był tak jest tak skomponowany, że ma dookoła stopnie, że można sobie po prostu w zależności od tego, jak się
Jak się chce mocno zagrzać, można sobie wejść, a jak się już jest za bardzo zagrzany, to można sobie wyjść troszeczkę i na przykład, nie wiem, tylko stopy pochłodzić, pomoczyć. Oczywiście widać, że dziewczyny siedziały po szyję, chłopaki tylko stopy często, więc no naprawdę jest to super pomyślane. I jeszcze co jest takim ciekawym rozwiązaniem, to jest tak, że całość jest obudowana taką jakby palisadą. Wygląda trochę jak taka pagoda, czy jakieś takie, powiedzmy, takie fortyfikowanie drewniane, ale bardzo fajnie zrobione, ponieważ nad nami jest otwarta przestrzeń, więc nie czujemy takiego na przykład chłodu, który czasem na basenach zewnętrznych gdzieś tam potrafi właśnie przewiać, jesteśmy osłonięci, a jednak jesteśmy na zewnątrz. Kapitalne miejsce. Świetne też są tam sauny. Sauny po prostu też nas zaskoczyły, ponieważ wiele atrakcji jest takich no, niespotykanych. W innych obiektach po prostu tego nie ma, ponieważ wszelkie jakieś wanny z pasą zastąpione takimi misami wykutymi w kamieniach. No, jest też bardzo fajna, duża sauna rytualna, więc no naprawdę obiekt dla nas bardzo duże zaskoczenie, na duży plus i polecamy, odwiedźcie, naprawdę można się wygrzać, jest to wszystko przygotowane naprawdę pod klienta, jest dobre jedzenie, jest gdzie wypocząć, można tam spędzić naprawdę fantastyczny czas. Kolejnego dnia wybraliśmy się na Słowację, a dokładnie do Tatralandii. Jest to obiekt, który był otwarty w 2003 roku i systematycznie jest rozbudowywany. Prawdopodobnie powierzchnia lustra wody wynosi 5000 metrów kwadratowych lustra wody. Jest to naprawdę duży obiekt dzielący się na części otwarte, które są dostępne przez cały rok, jak i zamknięte, i część taką otwartą, która jest otwarta tylko w sezonie ze zjeżdżalniami i różnymi innymi gadżetami. Tego nie widzieliśmy, bo byliśmy jeszcze poza sezonem. Natomiast w tej zasadniczej części można zobaczyć halę basenową, która jest praktycznie cała wykonana, jeśli chodzi o dach, z folii ETFE, czyli mniej więcej to, co mamy właśnie w Aquadromie w Rudzie Śląskiej czy w Tychach. I to umożliwia przenikanie promieni słonecznych do całego wnętrza. Także mamy taki klimat tropikalny, zresztą jest tam taki statek jak z Karaibów, piraci i te sprawy. No, design to różnie bywa, natomiast wakacyjny tryb to też jest coś innego. Na pewno można wypić drinka w wodzie, w basenie, tam mnóstwo stolików, było naprawdę miło i przyjemnie. Co więcej, jest tam też mnóstwo zjeżdżalni, atrakcji na zewnątrz, gdzie można rzucać piłką. No i oczywiście jest to też woda geotermalna, zbierana z głębokości 2,5, tak, 2,5 km o temperaturze 60 stopni, także woda ma nawet 38 stopni, więc jest naprawdę ciepło, przyjemnie, no i piękna okolica gór, także wszystko się zgadza. Tam jeszcze trzeba dodać, że oczywiście jest też saunarium, w którym również panują zasady poprawnego saunowania. Jest bardzo ciekawa sauna, którą pierwszy raz widzieliśmy na żywo, czyli sauna parowa, w której jest basen. Taka ciekawostka. Do schładzania się. Tak, tak, bardzo fajnie zrobione. No widać, obiekt właśnie ma już swoje lata. Widać to szczególnie po saunarium, ale jak na to, że to saunarium ma 20 lat, to i tak naprawdę robi to wrażenie. Pozytywne wrażenie. Tak, tak, jest tam naprawdę ciekawie. No i muszę powiedzieć ze swojego, jakby takiego, ze swojej takiej obserwacji, że ze wszystkich tych obiektów, w których byliśmy, to jeżeli chciałbym gdzieś poczuć znowu taki klimat, nie wiem, wakacji all inclusive, gdzie siedzę sobie w barze wodnym z drinkiem, to tak, Tatralandia, taki klimat, tam można go zaznać. Kolejny obiekt na Słowacji to Termy Beszenowa. Jest to również ciekawe miejsce do odwiedzenia, dosyć nietypowe z punktu widzenia tego, co do tej pory zwiedzaliśmy w Polsce i za granicą, ponieważ jest to obiekt, który również ma historię. On został zmodernizowany pierwszy raz w 2005 roku i od tego czasu sukcesywnie powstają kolejne tutaj obiekty hotelowe, spa czy właśnie saunarium. Co go wyróżnia? No jedno to, że ma właśnie również baseny termalne, które tutaj, jeżeli chodzi o głębokość, woda jest wydobywana z głębokości 1987 metrów i ma temperaturę 60,5 stopnia, co przekłada się na to, że w basenach mamy temperaturę od 26 do nawet 42 stopni. No niestety, te baseny zewnętrzne, no ewidentnie one aż krzyczą o to, żeby zostały zmodernizowane, bo widać, że faktycznie taka technologia jeszcze w folii. No, i no wielu... właśnie, bo to trzeba zaznaczyć, że przez to, że zastosowano taką technologię jak folia, no jest to tanie rozwiązanie, ale no źle to się starzeje. Źle to się starzeje, no ze wszystkich tych obiektów, w których byliśmy najbardziej, jeżeli chodzi o ten standard tych basenów wypływowych, no tych zewnętrznych, termalnych, no
już widać, że to naprawdę wymaga wymiany na coś bardziej nowszego, bardziej higienicznego, ale mimo wszystko bardzo dużo ludzi z tego korzysta, jest tam naprawdę pod względem temperaturowym bardzo, bardzo przyjemnie. Co jeszcze wyróżnia ten obiekt? Ponieważ tak jak mówiliśmy, on jest cały czas tutaj rozbudowywany, to jest taki jakby ring z basenów i hoteli wokół jakby takie... Takie gate community, gdzie się po prostu przechodzi przez hotele, wchodzi do środka i tam już jest zamknięta przestrzeń. No i z takich ciekawych rzeczy, które na pewno to wyróżni, jest takim wyróżnikiem tych Beszenowej, to jest to, że ma na przykład bardzo fajny, duży basen z falą, który jest pod taką konstrukcją namiotową, co jest w sumie niespotykane. Oczywiście generuje to kilka problemów takich, że no jest tam problem trochę z doświetleniem, mimo że oczywiście ta struktura jakby przepuszcza światło, ale jest tak cały czas właśnie w takim namiocie cyrkowym. Co jest na przykład fajne, bardzo fajny jest system fali, bardzo duża fala, bardzo taka dynamiczna. No, jak ktoś nie umie pływać, to niech się tam lepiej dalej nie zapuszcza, ale jak ktoś lubi takie atrakcje, to jest naprawdę fajnie. Całkiem duża strefa dla dzieci tam jest, właśnie jeżeli ktoś z rodziną, z dziećmi przyjeżdża, to naprawdę tam ta część dziecięca jest taka, że te dzieciaki będą mogły sobie tam poszaleć. Jest oczywiście też bardzo fajna wieża zjeżdżalni, gdzie mamy kilka typów zjeżdżalni. Oczywiście problemem jest to, że trzeba wejść po schodach na 20 metrów. Bo ta wieża jest bardzo, tak, bardzo, bardzo wysoka. Ona jest zresztą jego takim charakterystycznym elementem, który pojawia się na różnych zdjęciach i widokówkach. No i jest to imponujące, bo mamy ileś tam zjeżdżalni, które startują z jednego poziomu, można się ścigać i sprawdzić, kto jest tutaj lepszy. Natomiast problemem jest to, że po takim już czwartym razie nawet osoba sprawna już jej się po prostu nie chce dreptać po tych schodach do góry, więc no, czasem rozwiązania takie akwaparkowe, gdzie mamy jednak dywersyfikację, gdzie mamy rozłożone te zjeżdżalnie na różnych poziomach, może sprawdzą się lepiej. No i mamy oczywiście saunarium. Saunarium tutaj akurat nam się tak trafiło, że przyjechaliśmy w dzień, kiedy odbywały się mistrzostwa Słowacji w saunowaniu, ale jak się okazało, również były ekipy z Polski, więc widać, że u nas ten poziom saunowania jest bardzo wysoki. Pozdrawiamy Pieczurę. Tak, no i właśnie tutaj też widać to, że obiekt też ewoluuje, tak? Czyli to, te trendy jakby saunowe, które pojawiają się tutaj u nas w kraju i za granicą, jakby widać, że tam też już dotarły. Czyli mamy jakby stare saunarium, gdzie mamy dużo małych sałenek gdzieś tam porozmieszczanych wzdłuż korytarzyka. Natomiast w ogrodzie saunowym, troszeczkę jak teraz właśnie nasza sauna Daisy, która niebawem zostanie otwarta w Tychach, tam właśnie też wybudowano taką saunę multimedialną. No, na przykład na uwagę bardzo nam się podobała strefa schładzania. To jest na pewno super rozwiązane, gdzie na mamy plus takie w jaskiniach groty i bardzo dużo takich wodospadów, bardzo fajnie wykonane. Ostatniego dnia naszego firmowego szkolenia pojechaliśmy do Term Chochołowskich, co stanowiło taką wisienkę na torcie. Obiekt otwarty w 2016 roku, czyli jest najnowszym w tym rejonie. No i to było widać i czuć, to znaczy obiekt fajnie zrobiony, z nowoczesnymi rozwiązaniami, właśnie zamiast płytek to żywica, co fajnie się tam komponowało z tym wszystkim, takie akcenty góralskie. No i bardzo dużo basenów. Tutaj odwiert jest najgłębszy, bo ponad 3,6 km, ale za to temperatura na wypływie 86 stopni, czyli naprawdę, naprawdę ciepło. Co się przekłada oczywiście na temperaturę basenów w granicach 32-38 stopni. Baseny są wykonane ze stali nierdzewnej, co też się niesamowicie prezentuje. Wychodząc na zewnątrz, te niecki no, dają ten efekt olśnienia, bo akurat jak tam byliśmy, to było piękne słońce i trochę dawało po oczach. Natomiast na pewno jest to wrażenie czystości, takiej schludności, nowoczesności. Co więcej, znajduje się tam dosyć ciekawe saunarium. Tutaj, żeby się do niego dostać, trzeba pokonać nie tylko swój strach co do poprawnego saunowania, bo trzeba przejść po kładce, która znajduje się nad basenem na wysokości no, cirka 12 metrów, który jest przeszklony. No i tutaj akurat tak się zdarzyło, że w naszej ekipie były osoby z lękiem wysokości. No było to bardzo niekomfortowe. Musieliśmy tutaj za rączkę gdzieś tam przeprowadzać. Osoby o jeszcze większym strachu prawdopodobnie nie są w stanie skorzystać z saun. Także tu sugestia dla zarządcy, żeby pomyślał o pewnych modyfikacjach w tym temacie. Może jest jakieś tajne przejście, którego nie znaleźliśmy, ale te główne no, jest takie spektakularne, ale nie do końca dla każdego.
Natomiast co jest istotne, to saunarium jest naprawdę duże w tej obecnej postaci, którą my oglądaliśmy, z sauną rytualną, z widokiem pięknym na Tatry. Tam stacjonuje właśnie Piczura, który jest mistrzem świata, także najlepsze saunowanie można tam zapewnić, ale widać, że potrzeby saunowe w Polsce i w ogóle w tym rejonie są tak duże i jest to tak dobry biznes, że chociaż te sauny są no naprawdę nowe, to właśnie rozbudowywana jest nowa strefa, która będzie jeszcze większa i tam też znajdzie się sauny na chyba 150 osób plus. Także pewien trend widać, jak się to wszystko rozwija i w którą stronę to idzie. I na zakończenie, cytując Jimmy Kimmela. Apologies to Matt Damon, we ran out of time. No cóż, nie starczyło nam już czasu na termy Bania, termy Zakopane, czy też termy Szaflary. Ale to już w kolejnym odcinku. W takim razie podsumowując, nasz zespół jednoznacznie stwierdził, że w rejonie Zakopanego jest w czym wybierać, a najfajniejszym miejscem do odwiedzenia jest Gorący Potok, więc polecamy. Na dziś to już tyle. Polecamy obejrzeć też wcześniejszą top listę. No i do subskrypcji naszego kanału. Do zobaczenia. Cześć. Panie Wojsku, Tatralandia, sauny czy baseny? Tak.